to be recognized. And I can hear doctors calling from here to say, kill bias and dependency and I'll kill the sea. Cause the young himself is stealthy mass appeal. Where's my news? Where's my news? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stack me like the old man feeding a third. With my last sob reflecting half the things that I've learned. A windowless frame and a transparent room. Filling up cracks with plastic assumes. Shape shift, nuance, venue. Don't stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over, my friend. Witam was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Skate'a trójkę. Ja wam tutaj pokażę właśnie, rozpocznę tego let's playa pokazaniem wam, że można, bo ktoś o to mnie pytał, po prostu przemieszczać się po mapie za pomocą przytrzymania się auta i to auto pomaga nam też nabrać dosyć sporej prędkości. Można to robić, bo ktoś mnie pytał, czy jest taka możliwość właśnie jak w Tony Hawk'u. Ja też chciałem sprostować jedną rzecz, ponieważ przez, nie wiem, swoją nieuwagę dawno w Skate'a nie grałem, a zawsze jak lecą jakieś cutscenki, cokolwiek związanego z serią, patrzę na telewizor obok, co właśnie leci w danym momencie, czy nie wiem, odpisuję na jakieś SMS-y, cokolwiek innego, byle po prostu tych cutscenek po raz kolejny nie oglądać, a tak zawsze milknę na cutscenkach, aby wam po prostu nie przeszkadzać, abyście mogli się skupić, o co chodzi w karierze. Ja przez pomyłkę po prostu dobra, się lepiej teleportuję i gdzieś po prostu coś wybiorę. I przy okazji wam opowiem o tej mojej pomyłce. Dobra, wybierzemy sobie to. Ja mówiłem, że za dane jakieś zadanie, wykonanie jakiegoś zadania dostajemy jakąś daną liczbę punktów. Przykładowo tam jest przeważnie 10 tysięcy punktów, tak jak mówiłem. Kariera jednak nie wygląda tak, że to są punkty, tylko to jest sprzedaż desek za dane po prostu wykonanie zadanego zadania. Czekajcie, zamilknę aż. Taka scenka się skończy. Oh no, come on man, come on, never that. Haven't seen you in forever. Actually I got somebody I'd like you guys to meet. Let's roll over and meet my boy Kalis. Dobra. Czyli za wykonanie jakiegoś zadania nasza jakby firma sprzedaje jakąś tam ilość desek skateboardowych, oczywiście. I po prostu, no jeśli ja robię jakieś zdjęcie do gazety, jestem jakiejś tam sławą osobą i ta sława, no dzięki tej przykładowo temu zdjęciu w gazecie, daje mi lepszą sprzedawalność desek i to jest dla mnie przykładowo za wykonanie zdjęcia 10 tysięcy desek, nieraz 12,5 tysiąca za jakieś zawody, za jakieś wyścigi. Tak to mniej więcej wygląda i tu chodzi właśnie o to sprzedawanie desek, a nie właśnie, i to nie są punkty. I naszym głównym zadaniem tutaj w karierze, jeśli ktoś nie obczaił tego wcześniej, chodzi o to, że po prostu mamy nas w porównaniu do Skate'a jedynki, dwójki, my tutaj jesteśmy osobami już znanymi w świecie skateboardingu, a nie tak było to w przypadku jedynki, dwójki, że tam dopiero zaczynaliśmy od zera. I chodzi po prostu o to, że mamy jako ta znana osoba sprzedać milion desek skateboardowych. Za każde zadanie 10 tysięcy, to się potem sumuje, sprzedaż rośnie od zależności od trudności zadania i tak dalej. Tu dostaliśmy 7,5 tysiąca sprzedawalności tych desek. Więc przepraszam was za to, że właśnie przez pomyłkę powiedziałem o tych punktach. Oczywiście chodzi o sprzedaż desek. Tutaj mamy 10 tysięcy właśnie z wykonania tego zadania, które widzieliście przed chwilą. Hey, what's up, Bobby Diesel? Like to introduce you to my homie. Oh yeah, of course I know who that is. Good to finally meet you. You guys want to skate with me? Trying to get myself a line. I'd love to, but, you know, I gotta handle some business. Oh, what? You're too famous to skate? Ah, maybe the legend will skate it with me. You want to roll? W skacie właśnie jedynce i dwójce było tak, że my tam zaczynaliśmy przygodę od zera praktycznie. Musieliśmy się wybić w świecie skateboardingu, żeby zaistnieć, tak? Tutaj chodzi o to, żeby właśnie wypromować swoją markę, swój zespół i tak dalej. I właśnie za wykonanie jakiegoś zdjęcia do magazynu, czy tam jakiegoś wideo, dostajemy daną ilość, znaczy nasza sprzedawalność desek rośnie, a za główne zadanie mamy sprzedać milion desek. Jak na razie mam tam jakieś 300 czy 400 tysięcy. Man,
więc jesteśmy na jakimś tam etapie. Oczywiście potem też, jeśli zdobędziemy te miliony, to można wykonywać sobie kolejne zadania, bawić się w świecie skate'a. I tak to też będzie wyglądało, że po prostu nie tylko zagram karierę, pokażę wam też jeszcze tryb sieciowy. No to zależy od waszego zainteresowania, co będziecie w tej grze chcieli zobaczyć. Ale no musiałem to naprostować, żeby jakoś nikt tego wcześniej nie obczaił, że ja tu się mylę. Sam to w sumie, przeglądając jeden swój filmik, ogarnąłem, że właśnie przez pomyłkę powiedziałem o tych punktach. A tu nie są punkty, tylko sprzedaż desek. Ja postaram się teraz pojechać w jakieś miejsce, żeby odnaleźć kolejne po prostu jakieś zadanie, żeby wam też mniej więcej pokazać, jak ten świat, ta mapka tutaj w skate'cie wygląda. Chociaż w sumie mógłbym tutaj jeździć po tej mapce z 3 godziny i tak bym wam wszystkiego nie pokazał, bo ten teren jest naprawdę ogromny i w porównaniu do skate'a jedynki czy dwójki jest to zdecydowanie bardziej obszerniejsze niż właśnie w tych poprzednich częściach, których teren też był duży, a jednak no tutaj jest ten cały obiekt, ten cały teren, kurczę, tutaj nie wiem, aha, okej, widzę, przejdę przez płot, ten cały teren jest większy. Tutaj jest jakieś kolejne zadanie. Okay, I got it right here. I got it. Just start the song over. All right, man. That's the last time. Okay, man. I'm over this. I'm out of here. I see how it is. Yeah. Long time no see. What up, dude? You down to skate? I tutaj wygląda to też tak, że my możemy zadania wykonywać za sprzedawalność desek 10 tysięcy, ewentualnie za 12,5 tysiąca, wykonując już jakieś konkretne triki. Na przykład tutaj muszę wykonać trik w powietrzu nad tamtymi strzałkami, tutaj poślizg nad tą, na tym, po prostu na tej krawędzi, tak? No i tutaj mamy jeszcze też handplant, nie wiem, jak to się czyta dokładnie. A za większą ilość punktów, i to jest chyba na 10 tysięcy punktów z tego, co tam widziałem przed chwilą, a na większą ilość punktów możemy po prostu wykonać już konkretne triki, czyli przykładowo nad tymi strzałkami trzeba wykonać jakiś konkretny trik w powietrzu i tutaj też trzeba wykonać jakiś ślizg, też konkretny. I tak ja tutaj wybieram taki, jaki ja sobie chcę. Ta dodatkowa ilość punktów jest zdecydowanie za mała, żeby tutaj męczyć się na konkretne jakieś zadanie, czyli to też jest do wyboru. Można zdobyć większą ilość punktów wykonując jakieś konkretne cele, albo też jakąś mniejszą ilość właśnie za pomocą właśnie tutaj jakiejś... Kurczę, zamieszałem. Można po prostu mniejszą ilość punktów zdobywając, robiąc sobie praktycznie co chcemy w stylu dowolnym, ewentualnie większą za pomocą już konkretnych tików, które nam każe gra, czyli taki jakby większy, trudniejszy poziom trudności. Ja się męczę z tym w sumie, ale no skate polega na tym, żeby wykonywać zadanie w kilku próbach. To nie jest tak, że nie zawsze wszystko wejdzie w jednej próbie. W sumie nawet nie wiem, jak to, jakim cudem zdobyłem teraz tego, ten poślizg, chociaż przy nic nie zrobiłem. No i na końcu wykonamy tego handplanta, czy jak cokolwiek się zwie. Czyli po prostu za pomocą na krawędzi musimy przytrzymać się jedną ręką i utrzymać właśnie całe ciało z deską. I to zadanie to jest właśnie jakiś taki film, który pomoże nam się wypromować, umocni naszą markę. Za tym idzie, sprzedawalność desek jest większa, o zaraz wam powiem. 7,5 tysiąca. A mamy na razie nawet, nie mamy 300 tysięcy tych sprzedawanych desek, jak mówiłem wcześniej, że 300-400, a jest to jakieś na razie 200 tysięcy, czyli jeszcze mało, nie jest to jakoś jakiś zatrważający wynik. Ale okej, no trzeba wykonywać kolejne zadania, tak, żeby zdobyć jak największą sławę oraz właśnie być jak najpopularniejszym. Teraz wybrałem sobie jakiś wyścig śmierci. Zobaczymy, co to w ogóle będzie, czy to jest trudne.
Te wyścigi zazwyczaj nie są trudne, zobaczymy jak będzie teraz. Tutaj akurat mamy wyścig, gdzie jedziemy indywidualnie, a nie zespołowo. Czyli no, jest nieco trudniej w tych zespole, zawsze są wiadomo większe szanse na wygraną. Ponieważ możemy też polegać właśnie na swoim kompanie, chociaż no nieraz miałem sytuację, grałem na premierę w Skate'a, że ten nasz kompan strasznie trudno było o to, aby on zdobył jakiś fajny wynik, czy był szybki w wyścigach. Wiadomo, czasami może jechać dobrze, może być dobry naprawdę, a czasami może właśnie naszą pracę, którą wykonujemy, osłabić. Tak na razie jestem na drugim miejscu. Widać, że właśnie ten przeciwnik dosyć ma dużą prędkość, ale zaraz postaram się go jakoś dogonić, nabrać tej prędkości. Dużą prędkość właśnie zauważyłem, tutaj się nabiera, jak wykonujemy jakieś triki w powietrzu, gdzie przygotowują jakieś tam luki właśnie przemierzamy za pomocą wyskoku, a nie na przykład kurczę, jestem ciekawy, czy to mi się... O, udało mi się w sumie nawet. Tak, udało się wygrać to, no jestem w szoku, bo tam on się musiał przewrócić, wykonując jakiś tam trik pewnie, bo wiem, że widziałem, że byłem na drugim miejscu cały czas i nagle jakoś nie wiem. O, właśnie sprzedałem 250 tysięcy desek z tego, co tam był komunikat. Więc jesteśmy na etapie 1/4 kariery po prostu. Ja nawet nie pamiętam kompletnie, jak ta kariera wyglądała. Ja grałem tak dawno, że naprawdę zapominam, na czym to polegało. O, to jest po prostu tylko przedstawienie zawodników, okej, to mogę mówić. Grałem to tak dawno, że nie za bardzo pamiętam, na czym to wszystko to polegało. Dlatego też mówię wam, że dla mnie nagrywanie takich let's play też jest pamiątką na to, że ja po prostu będę mógł sobie włączyć tego skate'a przykładowo za rok, za dwa lata, za kilka lat i zobaczyć sobie, co w tej grze tak naprawdę chodziło, jak tam wyglądała fabuła, jak grałem, jak mi to wszystko wychodziło, czy nawet pokazać swoim dzieciom za kilka lat, jak te gry kiedyś wyglądały. Więc dla mnie to jest takie jakby nagrywanie dla was, tak, abyście mogli sobie widzieć, bo nie każdy ma konsolę, nie każdy ma tą grę, więc mogę wam to pokazać, ale też jest druga strona właśnie tego medalu, którego ja tutaj nagrywam, to jest pamiątka na to, żebym ja mógł sobie to potem obejrzeć, czy komuśkolwiek pokazać ze znajomych i tak dalej, bo grałem w około 180 gier na Xboxie, a praktycznie nagrywałem może z 3 filmiki, jeszcze aparatem nagrywałem to na pamiątkę, jakieś takie historyczne momenty, przykładowo w Gearsach, który jest na kanale, ten filmik z Gearsów dwójki, gdzie nabiłem tam setny level, to było takie dla mnie pamiątkowe. Co za tym idzie właśnie, chcę mieć też pamiątkę dla siebie i dlatego też między innymi nagrywam te filmiki, aby potem móc sobie coś obejrzeć. Też wybieram właśnie gry, które mnie interesują, a nie byle coś nagrywać. Tutaj chyba się już udało wygrać, zdobyłem najwyższy wynik tutaj, jeśli patrzymy na tych czterech zawodników. 2000 punktów ponad. I udało się to wygrać oczywiście. A nie, bo to nie jest... Udało się wygrać po prostu rundę, a runda tutaj, całe zawody składają się chyba z trzech rund. Czyli jeszcze wszystko przede mną. Wygrałem po prostu jedną rundę, która tutaj była. A teraz będzie to chyba polegało na... Zaraz zobaczymy, co to jest. Aha, czyli musimy po prostu wykonywać jak... zdobyć daną ilość punktów na tym trójkącie, cokolwiek to jest. A nie, bo po prostu tutaj musimy wykonać, z tego co widzę, najlepszy trik, ale nie wiem, czy tylko na tym elemencie, czy po prostu ogólnie. Ja w sumie tak jestem na pierwszym miejscu tutaj. Erik jakoś trochę najsłabiej poszło tutaj z tych wszystkich czterech zawodników. Jak mimo wszystko prowadzimy. Minimalnie, ale prowadzimy.
I tutaj jest po prostu best trick, czyli najlepszy trick tutaj jest punktowany i zaliczany na tej tabeli, którą widzicie w prawym dolnym rogu. Zostało jeszcze 10 prawie sekund, no teraz 10, więc nie wydaje mi się, żebym to przegrał teraz, tą rundę. A już wygrana w dwóch rundach gwarantuje zwycięstwo, tak, to jest oczywiste. Jeśli wygramy 2 na 3 rundy, to mamy zwycięstwo. I ostatnia runda. Zobaczymy zaraz, na czym będzie ona polegała. No i tutaj po prostu gramy Gemma, czyli nabijamy punktów ile wlezie. Jak największa ilość, to jest oczywiście wygrana. I po prostu wyniki tutaj z tego, z tej rundy po prostu sumują się. Wszystkie triki, które wykonujemy, dawają jakąś daną ilość punktów. I oczywiście te wszystkie punkty się sumują. I ten ostateczny wynik po zakończeniu tej rundy właśnie decyduje o tym, która drużyna uzyskała jak najwięcej punktów w ciągu tej minuty. Ta drużyna wtedy sobie wygrywa. Oczywiście wykonuję cały czas jakieś flipy, ale powiem wam, że to jest moja ulubiona, po prostu ten ulubiony trik. Jakikolwiek flip, kick flipy, czy cokolwiek znanego z flipami. Właśnie lubię tutaj wykonywać. Ja w sumie tej rundy nie wygrałem, ale i tak jest 2-1, czyli wygrana mojego zespołu. Dobra, ja się z wami będę żegnał. To będzie na tyle. Cześć! Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale i spodobały Ci się moje produkcje, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam Cię również na mojego fanpage'a na Facebooku.